Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie z parafii ewangelickiej w Mikołajkach na Mazurach. Mamy dzisiaj piątek, 19 dzień czerwca. Fragmenty Bożego Słowa z książeczki z Biblią na co dzień czytam z psalmu 32 i z 5 rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan. Bóg mówi: pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść. Rozumiejcie, jaka jest wola Pańska, pisze apostoł Paweł. Niebawem rozpoczynają się wakacje. Jest to czas, kiedy wielu z nas rusza w drogę. Wybieramy się w podróże, chodząc po górach czy jeżdżąc na rowerze. Wybieramy się w trochę większe podróże, wybierając się gdzieś w Polskę, na przykład tu na Mazury, czy wybierając się w naprawdę wielkie eskapady gdzieś za granicę. W tym roku, z wiadomych względów, większość z nas skorzysta ze swoich samochodów, a będziemy się przy tym posiłkować mapami, a przede wszystkim nawigacji GPS, ufając, że ona doprowadzi nas bezpiecznie do celu. Głos w nawigacji będzie podpowiadał: skręć w lewo, na rondzie zjedź trzecim zjazdem, dalej jedź prosto, zwolnij. Bardzo dobrze znamy z doświadczenia te wszystkie jeszcze inne komendy. Ale to od nas, jako od kierowców, będzie zależało, czy bezpiecznie dotrzemy do celu. Głos podpowiada, co mamy robić, ale to od nas zależy, czy go słuchamy, czy też uważamy, że się myli i pojedziemy po swojemu. Tę prawidłowość można odnieść do naszego życia. Bywa ono porównywane do wędrówki albo do długiej podróży prowadzącej od narodzin aż do śmierci. A dla chrześcijan jej celem jest zbawienie w bliskości Bożej. Na tej drodze mamy przewodnika, Jezusa Chrystusa. A Słowo Boże to rady podobne do komunikatów nawigacji samochodowej. Jeśli chcesz dotrzeć do celu, to nie zabijaj, nie kradnij, kochaj Boga i bliźniego, i tak dalej, i tak dalej. Znamy je doskonale. Ale czy rzeczywiście się nimi kierujemy? Bóg, jak przypomina autor psalmu, wskazuje nam drogę, którą mamy podążać. A my mamy nią iść i zrozumieć, że to jest właśnie wolą Bożą wobec nas, jak pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan. Jaką drogą podążasz? Kogo słuchasz? A jeśli słuchasz, to czy stosujesz się do jego rad? Pamiętaj, że właśnie od tego zależy, czy dotrzesz do właściwego celu swej podróży. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami na drodze naszego życia. Dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym przewodnikiem i że dajesz nam dobre rady. Mówisz, co jest dobre, a co złe. Mówisz, co mamy robić, a czego lepiej unikać. I chcesz, Boże, abyśmy stosowali się do Twoich rad, jeśli chcemy dotrzeć do upragnionego celu. Dodaj nam, Panie, dużo mądrości, abyśmy to Twój głos wybierali i Twego głosu chcieli słuchać. Dodaj nam wiary, abyśmy na naszych życiowych drogach nie zbłądzili, ale podążali zawsze za Tobą i słuchali Ciebie jako najlepszego przewodnika. Pobłogosław nam, Boże, w tym dzisiejszym dniu i miej nas w swojej opiece przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Pragnę Wam życzyć dobrego, radosnego, pięknego letniego dnia, a także bezpiecznych dróg, kiedy będziecie w najbliższym czasie udawać się na swój letni wypoczynek. Zostańcie z Bogiem.